Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Hokus Pokus Różowa Pantera, więc jak na razie jesteśmy w jakiejś dżungli. Jakiś tam Hindus pojechał. Przepraszam, trochę pojechałem. Ale pojechałem. No to przejdźmy się tutaj w takim razie. O kurde, dzik. Dzik jest zły. Dzik ma bardzo wstrzykły. Haha! Nice! To karty z mojej księgi wiedzy! No shit. A ty już... stąd spadaj! Ratuj się, póki żyjesz! Chyba, że chcesz, aby pożarły cię te ohydne warany! Nienawidzę waranów! Znak mówi, że w okolicy jest ich całkiem sporo. Te potwory wędrują sobie bez przeszkód po całej wyspie. Okej. To tylko ostrzeżenie dla turysty. No to nara. Załatwi mnie jak nic. Jestem świnią ciężkostrawną. Świnka, mała świnka. Daruj mi życie. Co ty? Zaraz cię wykończę. Muszę zachować łańcuch pokarmowy. Kumasz? Oho, piosenka! Na dobry początek. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest. Mam zęby, co łatwo wbiją się w sierść. Jedna kropelka mego jadu niesie śmierć. Mogę połknąć cię z kopytami całości, bo nie masz szans, nie zamierzam dłużej już pościć. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Tak bywa, że coś złego czasem zrobię tobie. Dowiedz się, że w mojej to naturze jest. Niebezpieczny ze mnie zimny gad, mój język bacznie bada świat. Nie wymagam wiele, mam na wszystko smak. Może i na ciebie. Jaszczurko, nie zawę są łodzi. Posłuchajmy, jak to brzmi, moi mili. Bo właśnie w tej chwili z Indonezji tu przebywam. Kanibal się nazywam. Przeciwników niszczę sam i przewagę zwykle mam. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki w bajkach jedynie są. Chcę wam powiedzieć, że to błąd. Są na wyspie, która jest całkiem blisko stąd. Blisko stąd. A ta wyspa to Komodo. Mówią nam, że smoki. Ładna piosenka. Aha. Okej. Lel. Cześć, Linda. Co robisz? Przygotowuję sobie kanapkę z szynką, głupko. A teraz spadaj! Wiesz, tu niedaleko turyści rzucają martwe kozy. Nie trzeba za nimi biegać ani na nie polować. Zero problemu.
Turyści po prostu chcą popatrzeć, jak jemy. Ja nie jestem taka jak wy, udomowione sługasy. Jestem porządną samicą barana i nie będę uganiała się za ochłapami od turystów. Moją rolą jest polować i składać jaja. Ja uwielbiam polować, a jakbyś zapomniał, warany z Komodo są także kanibalami. Zatem zrywaj stąd, jeśli nie chcesz, żebym cię zjadła. Tak, na czym to ja skończyłam? Na mówieniu nam, że nas zostawisz i no... Różowy, błagam, zrób coś. No cóż, rozumiem, iż twoje położenie jest kiepskie, ale żeby od razu tak panikować... Spójrz na to filozoficznie. Albo się pomódl, będzie lepiej. Mamy coś, żeby go uratować? Mężyku, rób swoje! Powiedziałem nie tak? Ej, mało brakowało. Wielkie dzięki, kolego. Pozwól, że dam ci to. Co to jest? A jak myślisz? To kanapka z szynką. Dzięki. Hej, spokojnie. To nie ze mnie. Myślałem, że to jest nieważne. Ty kanibalu jeden. Ja, widzieliście go? No, kanibal jeden. Niezły widok. A możesz stąd zejść na przykład? Dobra, chodźmy stąd. I... Aha, dobra, musieliśmy zdobyć tą kanapkę z szynką. No, chodźmy też na tą kolejną wyspę. Dokładnie, stary. Do dżungli Borneo. O, jen! Okej, no i teraz co się stanie? Mogę coś tutaj kliknąć, jakiś easter egg, cokolwiek. Przestań się włączać okienko Windowsa. Zachodzimy tutaj. Nic nam jeszcze... O kurde, nic nam jeszcze nie pozostało. Matko boska. Jestem orangutanem antropoidem. My, orangutany, jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Na wolności jest nas już tylko 5000, jeśli nie mniej. Orangutan znaczy leśny człowiek. A w jakim języku? Stary, musisz nieco potrenować. Zapisz się na jakiś kurs albo co? Tak, po pierwsze, w jakim języku orangutan znaczy człowiek, jak to było? Człowiek dżungli? Nie wiem, jakoś tak. Po drugie zapomniałem. Jak zwykle oczywiście. Zaraz, czy mnie coś ciszyło? Nie, już się bałem, bo jakiś ten... bardzo niski ten wskaźnik mojego głosu. A dość głośno gadam. No, pogadajmy z tym gościem. Cześć. Elo. Jestem nocnym stworzeniem i mam ogromne, świecące oczy, którymi nie mogę ruszać. Ale mogę za to przekręcić głowę o 180 stopni, to też rzadko coś przegapiam. Czy jesteś... nośnikiem ludzkiej duszy. Nie jestem żaden nośnik. Szczerze? Za talent obracania głowy o 180 stopni zazdro. A czy umiesz obracać nogę o 180 stopni i rękę o 360 stopni? Nie sądzę. Dobra. Włóżmy rękę do tej szparki. A co to za mazia? Tego się nie spodziewałem. Tego na serio się nie spodziewałem. Co to?
Ciekawe, po co to? Oh shit. O, graba, panowie. Znalazłeś naszą wiadomość. Pozwól, że wyjaśnię ci, jak ją odczytasz. Błagam, tylko nie kolejna piosenka. Oznacza, że czworo z nas podróżuje. Te kształty zaś mówią, że podróżowaliśmy przez dwa księżyce, czyli dwa miesiące. Każdy z plemienia Dajak, bo tak się nazywamy, wie, jak to odczytać. Teraz ja też wiem, a nie jestem w plemieniu Kajak. I co, łyso? Jaki ja jestem po prostu wredny czasami w tej grze. Dobra, no to nie wiem, pogadajmy z nim. On co mi wygląda na przywódcę tego. Musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i słabe. Ale no, jeżeli dwa księżyce, to ja bym nie mówił dwa miesiące, tylko dwa dni, gdyby to ode mnie zależało, gdybym ja to miał czytać, to ja bym to czytał jako dwa dni, no niby, że dwie noce minęły, ale no, pogadajmy z nim. O Jezu, ja pierdzielę, aż mi się przypomniało coś. Jak oglądacie Wojciecha Sojrowskiego lub innego takiego typu programy przyrodnicze, dokumentalne, no to jest prawdziwa rzecz. Kobiety z jakiegoś tam ludu, chyba w Afryce, czy gdzieś tam, nie jestem do końca pewien, robiąc sobie takie ogromne kolczyki i rozciągają tak sobie dziury od uszu. I to jest nie dość, że okropnie to wygląda, to jeszcze... O, ja pierdzielę. Założę się, że któraś z nich poruszy ten temat. W sumie wszyscy to teraz zauważam, że robią. O, yeah. Jezus Maria. Ale mnie przeszły ciary po plecach. Na serio, jak oglądałem to wszystko, to dokładnie taki sam efekt był. O kurde, a już nie wspomnę o takich plemieniach, co sobie rozciągają te... odcinają sobie tak jakby wargi i sobie tak, wiecie, rozciągają. Podobnie jak tutaj. To też jest, to jest tym bardziej okropne. O! Jezu, dobra, przejdźmy lepiej nie do gry. Nie mogę iść, jestem za słaba. Od dwóch dni nie miałam nic w ustach. Masz te dwóch panów. Może czas to zmienić, że nic nie miałaś nic w ustach. Ja nie powiedziałem, że przy tej grze będę grzeczny. To dajmy jej kanapkę z szynką. Może chciałabyś kanapkę z... Holy shit. I nic? Serio? Nothing! Nie jesteś nośnikiem ludzkiej duszy, prawda? Czy ja ci wyglądam na tukana? Mój lud wierzy, że to właśnie tukan jest nośnikiem ludzkiej duszy. To najświętszy z ptaków. Nie powiedziałbym, że tukan to jakiś święty ptak. Jeżeli już to nie wiem. Biały gołąb, bo on jest ten... symbolem pokoju, czy coś w tym stylu? Nie wiem. Wow, chyba lubicie tatuaże. To nasza tradycja. Każde ważne wydarzenie uwieczniamy tatuażem. Kiedyś kumple robili sobie buldogi z napisem Legia. Ale to mnie nie kręciło. Zaraz, czy to jest nawiązanie do nakłopoty? No i co, ja przepraszam bardzo. A czy mogę teraz sobie jedno wziąć? Nie. Ale coś tutaj mogę kliknąć.
Chyba to Jeffo. W tej dziupli są zamknięte ptaki. Zatyka otwór swego gniazda gliną, pozostawiając otwór o wymiarach dokładnie takich jak jego dziób. Nie powiedziałem, że to są wymiary dzioba. Nie mam nic. Świetnie. Mogę teraz sam to wydłubać? Musi być jakiś sposób, aby uwolnić te maleństwa. Coś musiało stać się samcowi. Nie powrócił już od kilku dni. Pisklęta nie potrafią się wydostać. Ich dzioby są jeszcze maleńkie i... Też słyszałem. Cześć. Jestem nocnym stworzeniem. Nie jestem żaden. Dobra, więc chyba możemy, mogę stąd iść. Mam dziwne wrażenie, po pierwsze, że wiem, gdzie jest ten cały ptak. Najpierw sprawdzę sobie tutaj. Tu go nie ma, więc pójdźmy tutaj. Jeżeli nie będzie on tutaj, to po prostu polecimy. Przeniesiemy się do tamtejszej lokacji. Nie ma, czyli prze... O, Izrael. Dobra, więc lecimy. Wow. Więc wreszcie wychodzimy z tego poziomu. Niestety go nie ukończyliśmy, ale dobra. Jeszcze nie... Czyli już wiem przynajmniej gdzie... Że tu jest... Że tu jest... nośnik ludzkiej duszy. Chodźmy teraz do żyrafy. To tam będzie... kurde, zapomniałem co tam co miało być drugi przedmiot. Tak trochę słabo. Okej. O, kolejna strona nasza. Świetnie! Kolejne strony z mojej księgi wiedzy. Jakież to niespodziewane. Już za kilka... Wejdziecie do tego kosza i wzniesiemy się w powietrze. Wtedy rozpoczniemy naszą podróż nad rezerwatem Masajów Mara. Ruszymy w kierunku Jeziora Wiktorii. Jezioro Wiktorii jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. Najgłębszym jeziorem jest zaś Bajkał, ale to już inna historia. Oh, shit. O rany! Urwał się uchwyt od linki regulującej moc palnika. Potrzebuję czegoś, żeby go zastąpić. Ej, to już jest hamskie. Nie, to nie jest dobra nowina. Ten głos skądś kojarzę. Nie dam głowy, ale wydaje mi się, że aktor głosu podkładający głos pod tego gościa, pod tego O, występował w jakiejś grze z Hugo. Na 100% nie jestem pewien, ale... ale po prostu jakoś mi tak... Dziwnie to... Nie wiem, słyszę cokolwiek... Dziób! Ojejku... To mi wygląda na dziób ptaka. Jakie to smutne. Już jest Sherlock. Czy ja mogę sobie wziąć ten owocek? Honorowy dawca owoców. Honorowy dawca owoców, o Boże. Kim że jest? Lew, król dżungli. My, lwy, podróżujemy w stadach dochodzących nawet do 37 osobników. Nasze samice są mniejsze od nas i polują w grupach. A pomijając gadki dla turystów, to jak leci różowy. Oh shit. Leo, kolacja, chodź tu. Już idę, kochanie. Ja,
Wyczułem miał nawiązanie do króla lwa. Cześć, jestem zebra. Jem rośliny. Trochę mam przerąbane, bo ciągle ktoś chce mnie zjeść. Całe szczęście, że mam te paski. Dzięki nim polujące na mnie drapieżniki często tumanieją. No to powiedz mi, dziewczyno, to w końcu ty jesteś biało-czarna czy czarno-biała? Ja, no i oczywiście, kiedy ja zadaję pytanie, to wszystkie uciekają. Taki już mój los. Różowa pantera? Hej, to ty? Nie wierzę własnym oczom! Hej, chłopaki, chodźcie! To mój kuzyn! Siema, siema! Kurczę, własnym oczom nie wierzę! Światowa gwiazda tu, w sercu dżungli! Kopę lat, mój stary! Wciąż masz ryk? Oj, nie wiem, minęło już trochę czasu. Pewnie nieczęsto warczysz w tych swoich programach telewizyjnych i kretyńskich grach komputerowych, ale tak przy okazji odwalasz kawał dobrej roboty! Dzięki, stary. Bardzo ci dziękuję. Hej, spróbuj, no co ty? Za stare, dobre czasy! Pokaż, co jeszcze potrafisz! No może raz. Instynkt to instynkt! Jakby nie patrzeć! Ja sobie wyobrażam Cezarego Pazura robiącego... Nie no, epickość. Ale mam dziwne wrażenie, że w oryginalnej wersji użyto jakiegoś, wiecie, po prostu dźwięku nagranego lwa. Ja nie mogę, dobra, pogadam już z tym gościem. Hiena. Nieszczególnie mnie lubią, ale za to mogę zjeść wszystko. Żywe, martwe, stare, młode, obojętnie co tam ma. Cześć, jestem gepard, zagrożony gatunek jakby nie pas... Gepardy są najszybszymi zwierzętami żyjącymi na ziemi. Wyciągam ponad 100 na godzinę i nawet się przy tym nie pocę, no to nara. Nie wiem, czy to jest prawda, czy gepard jest najszybszym stworzeniem. Niech, chyba jest jakiś ptak szybszy od niego. Mi się wydaje. Witaj w Narodowym Parku Mara, rozciągającym się na ziemiach Kenii i Tanzanii. Możesz tutaj obserwować coroczne migracje antylop. Każdego roku prawie 1 000 000 z nas wędruje w poszukiwaniu wody. Wiele z nas padnie ofiarami lwów i hien, ale takie już jest życie. Trochę zasysa, ale w ogóle w porządku. Żyrafa jest najwyższym żyjącym zwierzęciem. Czasem dorastamy do 6 metrów. Ale, ale nie tylko szyję mamy najdłuższą. Oto! Język ma 0,5 metra. Mogę zlizać lizaka jednym lizgnięciem. Osiągamy do 6 metrów, ale nie to, nawet nasze szyje są bardzo długie, ale nie to mamy najdłuższe. Albo nie to mamy też długie. Ja pierdziele, nie. Ale jeszcze jedna rzecz. Żyrafa fa, wysoka jest jak szafa. Nie, epic. O, jeszcze mogę iść do jakiejś tam wioski. Nie pamiętam tego, ale... Słonie są największymi żyjącymi ssakami lądowymi, wiedziałeś? Jesteśmy inteligentnymi zwierzętami, ale to nam niewiele pomogło. I tak skończyliśmy w cyrku. A szkoda, szkoda, bo teraz jesteśmy gatunkiem zagrożonym. Niektórym ludziom bardzo podobają się nasze kły, więc kłusownicy wciąż na nas polują, aby je zdobyć. Straszne stworzenia z tych ludzi, nie ma co. Nie bój się, słoniu, bo ja przedwczoraj pokonałem... Przedwczoraj? Tak, przedwczoraj. Przedwczoraj pokonałem Huntera. Nie bój się, już nie masz się o co bać. Ja tak szczerze powiedziawszy, jakbym tak miał zliczyć, to nie wiem, no ponad chyba 50% jest gatunków zagrożonych już. Jestem nosorożcem.
No już jest żerok. Jest mi lub nie, ale jestem zdeklarowanym wegetarianinem. Czy wiesz, że trzem z pięciu gatunków nosorożców grozi całkowite wyginięcie? Co mnie to nie dziwi? Ludzie polują na nas ze względu na nasze rogi. Podobno mają jakieś magiczne moce. Ale ja tego nie zauważyłem. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to straszne dla naszych rodzin. Dawanie rozkoszy to jest ich magiczna moc. aha, jeszcze a propos tych słoni. To jest przecież głos tego gościa, co w Butanie nam przeszkadzał. Co zawinął śmigło. A pamiętam, jeszcze parę głosów kojarzę. Tak mi się jakoś przypomniało. Dobra. Wioska, o kurde. Czy oni nam wpierdzielą zaraz? Nie chciałbym tego. No, pogadajmy z nim, bo co wygląda na tego badasa, takiego dresa. Jestem pełnoprawnym mężczyzną. Przeszedłem dziś mą inicjację. Dlatego moja głowa jest ogolona i pokolorowana czerwoną ochrą. Już wkrótce będę mógł się ożenić. Fajna akcja. Moje gratulacje. A co, obcięli ci końcówkę? Paznokcia! Jakby ktoś tutaj miał jakieś dziwne skojarzenia. Pogadajmy z tą babcią, z tym dziadkiem. Nie wiem naprawdę. Chodzisz od misjonarzy? Babcią. Coś za różowa ta sutanna. Cały świat uważa, że my, Masajowie, musimy zmienić naszą tradycję, by uniknąć zagłady. To nie do końca prawda. Potrafimy się przystosowywać. Kiedy trzeba, zaprzestajemy hodowli i zaczynamy polować. Jeśli to nie wystarcza, żywimy się roślinami. Wspieramy się wzajemnie i pomagamy sobie podczas emutai. Podczas tai? Emutai oznacza czas klęski. Mój lud przeżył wiele klęsk i katastrof. Jedne straszne i okrutne, inne zaś nieco lżejsze. Choroby atakowały nasze stada, lecz mimo to przetrwaliśmy. I wciąż jakoś sobie radzimy. Tak długo, jak mamy nasze stada, tak długo przeżyjemy. Może mało wśród nas fajnych japi, ale to ich problem, że nie potrafią zrozumieć, iż ktoś może żyć szczęśliwie zupełnie inaczej. Jak to jest z tymi stadami? Wygląda na to, że każdy Masaj ma swoje stado. Dlaczego? Niech oni ci odpowiedzą. Chłopaki, dawaj ta. Piosenka, ale tak, to jest chyba dziadek. Nie jestem pewien, że zrzucicie w komentarzach. Dobra, jazz. Albo ballada. Bóg uśmiechnął się do niego. Obiecał, że mu krowy da. Że krowy da. Bóg rzekł Masinto, zbuduj dużą zagrodę. Więc zapalem pal. I zapalem Masajem był, a na imię miał Sinta. Bóg uśmiechnął się do niego. Obiecał, że mu krowy da. I Masinta dziękował Bogu za to. Pytał, co może w zamian dać, a Bóg rzekł Masincie. To ode mnie dar. Lecz Bóg także
ostrzegał i rzekł głośno, że, cytuję: nie próbuj podglądać mnie. Stada z nieba szybowały w dół, jakże dziwne było to. Na widok ten gość jeden krzyknął, co czuł. Masinta chciał, by Bóg nie myślał, że to on. Zrozumcie go. Ta historia nie jest jedyną przyczyną, dla której Masaje gnają bydło. Jest jeszcze aspekt ekologiczny. Dużo chodzenia w poszukiwaniu wody i świeżego pożywienia zapewnia zdrowie koczowniczym ludom. Masinta. Szczerze, niczego się nie nauczyłem tutaj, piosence. No cóż. O! Dobra, uratowałem mój mikrofon i wasze uszy. Właśnie w tym momencie. Ale tak to będzie na tyle w tym odcinku. Kurde, nic takiego właśnie nie zrobiłem. Więc zapiszę. Zapisz grę. Zapisz grę jako. Ja już mam po prostu taki nawyk, że muszę tak zapisać inaczej. A nie inaczej. A więc tak będzie. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa.